Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony posterunkowy JB Dark i witam was w drugim dniu Kici Kici z serii BitCop. Dzień dobry szefie. Dobry, bo wczoraj zaruchałem. Nie masz lepszych tematów, świniaku? Ale o co ci chodzi? O grubego Majka, ty nieczuły kutasie. Mój kutas ma się bardzo dobrze. Sobie sprawdzę. No, całkiem nieźle, powiem szczerze. Wisiałem grupę 50 dolców i co mam teraz z nimi zrobić? I tak byś nie oddał. Oddaj rodzinie. Pomyślę nad tym. Zamknąć ryje to poważna sprawa. Zginął nasz kolega, nie zostawimy tego tak. Wielu naszych ludzi nad tym pracuje. Kelly sam ledwo uszedł życiem. Oszukał przeznaczenie. Jebcie się. Patrzyłem, jak Mike umierał. Dobra, wystarczy, odprawa was nie ominie. Obserwuję cię, Kelly. Poważniejsze potknięcie i wylatujesz. Mimo, że jesteś jednym z nas. I nikt ci nie pomoże. Masz w okolicy aktywną włoską mafię i silne czarne gangi. Musisz sobie z tym poradzić, tak żeby jak najmniej, żebym jak najmniej o nich słyszał. Jak czegoś nie zrobisz dla jednych, to przysłużysz się drugim. Więc uważaj, komu co obiecujesz. Znam stawkę, szefie. Kelly, świetnie dałeś radę z zadaniami. Dzięki, szefie. Teraz to twój remion, tak trzymaj. Zawsze robię, dobrze robię swoją robotę. Samochwała. Dobra, notatniki w dłoń. Kelly słucha? Słucha. Dziś przynosisz minimum 5 mandatów. Zaparkowanie. Nadszedł czas dla ciebie. Koniec okresu ochronnego. Zacznie się polowanie, nie bierz tego dosłownie. Dam radę sobie. Zobaczymy. Czasem jak się już dzieje, to się nawet wyszczeć nie ma czasu. Aha, jak wyrobisz 200% normy, to będziesz miał mały bonus do dniówki. Tak więc, do roboty. Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem JB Dark. Dzisiaj tak troszeczkę bez kurtki, szczerze mówiąc. Jednak w okularach. Policjanci, nie wiem czy wiecie, ale okulary przeciwsłoneczne mają to do siebie, że bardzo dobrze sprawują się jako tak jakby taka bariera, jako osłona z rozmawiającym, rozmawiającym z osobą, z którą dyskutujemy. Stawia to pewien taki dystans pomiędzy ludźmi, dwoma, i że po prostu stawia nas to bardziej tak jakby w takiej sytuacji, gdzie dana osoba musi nas rozkminiać. On czuje do nas większy dystans i pewien duży respekt. Tak więc okulary jak najbardziej. Mógłbym w sumie iść pod czarną kurtkę. Zaraz. Co to za posterunkowy bez kurtki? Jedziemy w takim razie na rejon. Ale zanim jeszcze w sumie to zrobimy, porozmawiajmy sobie ze wszystkimi, którzy tutaj stacjonują. Wśród nas nie czuję się kobieta. Może dlatego, że ubierasz się jak facet. Pewnie dlatego, że jesteś facetem. No w sumie. Kraus, jesteś facetem? Wiedziałam. Makijaż był zbyt ostentacyjny. Walcie się. Ja tylko z kobietami, a tu jest niedostatek. He. No takie wiecie, żarciki niestety. Takie w sumie średni był ten żart, szczerze mówiąc. Chujowo z Majkiem, szczególnie dla niego. No wiecie, zrobiło się niebezpiecznie. Ja myślałem, że to jeszcze nie jest tak źle. Dorwiemy ich, raczej nie my, dawni koledzy Kelly'ego. Dobrze co? Najlepsi? Choć bez mnie to już nie. Więc dobrze, że jestem z wami. Wajzy. Podrążę temat. Kelly, słyszałem, że i tak miałeś słabe wyniki. Może tutaj się podciągniesz. Na pewno i tak były poza twoim zasięgiem. Nawet najsłabsze. Kup sobie dobre buty, bo całe życie będziesz polerował krawężnik. Jasne, zobaczysz. Kończmy już, głodny jestem. W sumie bez kitu, to on jest trochę gruby. Niedługo pękniesz z poślaku. Sprawnościówki zaliczam? Zaliczam. To się odpieprz, Cortez. Stefański, przecież masz szwagra w komisji. Nie moja wina, że jesteśmy rodzinni. I zostawi nam oficer. Oficer? Chyba, nie wiem. Co to za zapach? Prochser. Chryste, panie, czy to znaczy, że zastrzeliłeś Zbira? Nie, ser. Dobry Boże, szepański, byłeś na strzelnicy? Nie, ser. To co się stało? Mamy karaluchy w domu, ser. Strzelałem rano do jednego. Zabiłeś drania? Nie, tylko go rozrażniłem. Dzisiaj na swoim szwagra. No to świetne, powiem szczerze. Strzelają nasi policjanci z posterunku. Uczą się strzelać ogólnie z pistoletu podczas strzelania do karaluchów. Bardzo, bardzo takie przyszłościowe. Warto zaznaczyć i w przyszłości nie ufać. Dobra, lecimy na rejon, nie ma co dłużej przedłużać. 5 mandatów, postaramy się zrobić 10. Jest to drugi dzień. Mam nadzieję, że uda się zrobić. Tak więc, lecimy. Kelly, nie będziemy tu długo stać. Wiesz, co mam na myśli. Można zrobić kulkę. Taki mądry jesteś? To spierdalaj. No, po co te nerwy? Jak będziesz miał dość, zawsze możesz zrobić jak Jackson. A co zrobił Jackson? Dostał na boku kasę od Włochów i wyjechał. Ulica daje wiele możliwości, ale ja tego nie mówiłem. To sam wyjedź, nawet jesteś już w aucie. Dowiem się, kto odwalił grubego. Lepiej się w to nie mieszę. Jedziemy na pączki. Widać po prostu poślaki.
Przyda ci się dwuklik do biegania, jak się zacznie coś dziać i kajdanki. Pamiętaj, że nie musisz zrobić wszystkiego, czas jest ograniczony. Na razie, pacany. Okej, 4, 2, 1 na służbie, pamiętaj o mandatach, miłego dnia. Zauważyłem pewną zależność już w poprzednim odcinku, że o samochody, które... Czekajcie, wystawimy sobie od razu sobie mandat, że samochody, które tak jakby... którym już wygasła tak jakby licencja czy coś w tym guście, mają czerwony wskaźnik na parkometrze, co może nam o wiele szybciej, o właśnie, zobaczcie. Tutaj jest czerwony wskaźnik, jak widzicie, sprawdź parkometr, expired, czyli możemy wystawić mandat. I jest to w sumie fajna taka, jakby to nazwać, złożono kradzież u Adamskiego, zrozumiałem jestem wyrazem. Adamski był chyba bodajże bardziej w prawo. Złodzieje w czerwonej czapce. Dawaj, lecimy, Kelly. Ej, kurde, mam go. Jesteś aresztowany. Mamy chyba pierwszego swojego, nie, drugiego, przepraszam. Centrala potrzebuje rady po aresztanta, a samochód w drodze bez odbioru. Tutaj widzę kolejny samochód, któremu wygasło. Mam nadzieję, że uda się to zrobić. I Adamski jest tutaj. No, gruba policjantka jak zwykle. Nie wiem, dlaczego ja nie lubię grubych policjantów. To są takie... nie, mech, dobra. Wystaw mandat, parkowanie, nawet nie trzeba sprawdzać, co nie? Panie władzo, pan nie pisze. Dogadajmy się, co? W jaki sposób? Dam 20. Odmów. Oczywiście, że odmów. Pieniądze nam są niepotrzebne, a reputacja wśród policji będzie po prostu większa. Tak więc, dobra, lecimy do Adamskiego, bo zgłoszono kradzież. Przesyłka dla mnie... o, przepraszam, nie ma problemu. Nie, czy to był Adamski? Kradzież u Adamskiego... aha, czyli on po prostu uciekł już z tego sklepu. Rozumiem. Okej, dobra, idziemy dalej sprawdzać samochody. Może któryś z nich będzie... o, czekajcie, poczekajmy. A, jednak nie. Dobra, szukamy... o, tu jest jakiś koleś, z którym możemy pogadać. Mógłby pan pomóc? Co mogę dla pana zrobić? Zgubiłem gdzieś tutaj portfel, niedowidzę, rozumie pan? Pomoże mi pan szukać? Oczywiście. No i tutaj mamy 421, twój znajomy czekał właśnie, urykam jakąś sprawę do ciebie. Dzięki za wiadomość. Zaraz tam pójdę. Kto to może być? Okej, tutaj mamy zgubę, wracamy do niego. To pański portfel, dziękuję bardzo. Ludność plus jeden, co mnie bardzo w sumie cieszy. Dobra, czy my coś... o, tutaj możemy pogadać z gangiem. Za chwilę pójdziemy do tego kolesia. Po chuj tu się kręcicie? O co chodzi? O gówno. Zrozwaliliście Majka. Do chuja. Nie udawajcie teraz idiotów. Hej, to nie my. To był samochód pełen gangsterów, jakby. Pojebało cię? Nikt od nas by nie odjebał psa na tym terenie. Spierdalać. Dobra, zwijamy się. Psy się wściekły. Z której? Dobra. No okej, pogadaliśmy sobie z gangiem, mam nadzieję, że to jakoś bardzo mocno nie wpłynie na nasze relacje z gangiem, chyba nie wpłynęło. Już cię brałem koleś, dobra. Lecimy do... kto był? Gdzie to było? Czekajcie, sprawdzimy sobie. Czekajcie. Spotkać się u Ricka. Dobra, lecimy do Ricka. Rick był po lewej bodajże. Pep Shop Liquir. Urika. Gdzie był Urika? Louis? Hardrick? O, jest Hardricka Cafe, dobra. Bardzo prosimy. Zobaczę, może zajrzę. Aha, wszyscy oni proszą, żebyśmy weszli. Okej. Czy przypadkiem... a właśnie, to przypadek, czy czekasz na mnie? Potem zobaczyć, jak się masz po ostatnich wydarzeniach. Skąd ta troska? Zawodowa solidarność? To, co się stało z tobą, to mógłby być każdy z nas. Kurwia mnie to. No i szkoda grubego Majka. No szkoda. I to mi chciałeś powiedzieć? Myślę, że jeszcze z tobą nie skończyli. O co ci chodzi? Najpierw twoja śmierdząca z daleka sprawa, teraz śmierć grubego Majka. Tuż obok ciebie pierwszego dnia na nowym rewirze. Coś sugerujesz? Nie wierzę w takie zbiegi okoliczności. Ja też. Dobra, chciałeś coś konkretnego? Bo mam robotę. Popracuj nad swoją sprawą. Chcę ci pomóc, Jack. Bo mnie lubisz? Nie, mam inne powody. Łączy nas coś więcej niż myślisz. Jesteś moim zaginionym bratem? W sumie? Ale nie, blondyni. A on w sumie nie wiem, jak jest. Nie, ale czuję się lalalala. Teraz będziemy się mogli przytulać? O, jak słodko. Spotkamy się za jakiś czas. Wymienimy się informacjami. Może spędzimy raz w święta. Pamiętaj, że jesteśmy po tej samej stronie. Może razem ubijecie karpia. To jest w sumie dobry pomysł. Interwencja w dinerze Moonwalk. Rozgłoszona jakoś rozróbę. Okej, dobra. Diner obok kościoła. Lecimy. Tylko najpierw sobie wystawimy parę tego mandat. Wyrobimy sobie dzienną normę, prawda? Okej, mandat plus jeden. Co tam? Norma mandatu. Halo, szybciej. Lecimy. Hotoga sobie zjemy później. Lecimy teraz do Moonwalku. Mam nadzieję, że stamina. Właśnie nie wiem, jak z tą staminą. Bo cały czas biegam, zobaczcie. Coś się dzieje, masz sztywnego załuku, zajmij się tym. A co zgłoszenie Moonwalk? Fałszywy alarm. Trupny, masz wyższy priorytet.
No nie wiem, trudniej uciekać. No w sumie, w jakim zaułku? W tym, którym się zbiera już tłum, a więc ruchy. Ale dobra, przyjąłem bez odbioru. Dobra, lecimy. Oho, mamy tutaj licznik. Minuta, godzina 25. Pogadajmy z nim. Hej Glino, co jest makaroniarzu? Robota jest, dla kogoś, kto nie lubi podejrzeń. Kurierska, odbierasz, dostarczasz. A może być. Pod 6.11 weź proszę Wenkmana. 6.31, no dobra, okej. Okay. $50 piątowo o to nie chodzi, a my tutaj pójdziemy. O, widzimy tutaj już trupa w zaułku. Możemy pogadać. Posterunkowy kalej, proszę się odsunąć. Ktoś, kto znalazł ofiarę? Ja. Kiedy? Parę minut temu. Zapytaj o zabójcę, czy może widziała pani zabójcę? Nie, tylko zwłoki. To straszne. A czy może rozpoznaje pani ofiarę? Nie, nie wiem kto to. Jakiś nieszczęśnik. Spiszę pani dane, zadamy jeszcze pani kilka pytań, jeśli to koniecznie podaję dane. Dzień dobry, nazywam się Kelly. Czy zauważyła pani coś podejrzanego? Nie, ja nic nie wiem. Doszło do morderstwa. Zawsze mówiłam, że tak to się skończy. Co takiego? Najpierw Wietnam, potem Nixon, a teraz? Ale czy ja pytam, czy pani widziała kogoś dziwnie się zachowującego? Jak to dziwnie? No dziwnie. Tak jak pan? O, odpisz sobie. Dziękuję za pani czas. Do widzenia. I jeszcze został czarny. Jestem posterunkowy Kelly. Muszę zadać kilka pytań. W jakiej sprawie? W sprawie tych zwłok, o tych 2 metry od pana. Ja dopiero przyszedłem. Sam chciałbym się dowiedzieć, co tu się dzieje. Albo go spławię, albo mu zaraz jedne. Zostało popełnione morderstwo, jak widać. A skąd wiadomo, że to morderstwo? Mamy podstawy, żeby tak przypuszczać. Ja i tak nic nie wiem. Jeśli nie ma mi pani nic do powiedzenia, to żegnam. Mogę stać, gdzie mi się podoba. Proszę mi utrudniać czynności. Spróbuj mnie ruszyć psie. Jasne. O, odpuść. Szkoda mi czasu. Cieniec. Centrala czy 421. Potwierdzam, wygląda na to na zabójstwo. Dajcie koronera z ekipą. Wysyłam codziennówkę. Sprawa, świadkowie? Nic. Rozumiałem, wysyłam. Dobra. I minęła godzina w takim razie. Zbadano miejsce zbrodni, zabrano ciało. Czyli pozbyliśmy się tutaj balastu w pewien sposób. Mandatów mamy tylko 5, cholera jasna. To masz tutaj grupę, skoro ci to rajcuje. Czego się dowiedziałeś? James Brown, 43 lata. Miał coś przy sobie? Czysty. Był portfel, obejrzyj sobie. Co jeszcze? Świadkowie? Nikt nic nie wie, jak zwykle. Powęszę trochę. To moja robota, pilnuj parku metrów. To uważaj, gdzie parkujesz. Sam uważaj, bo z senatorem nie ma żartów. A co znacie się? Powiedzmy. Zwróć, co zabrałeś, a nie będzie sprawy. Nie mam tych jebanych diamentów. Nie o kamienie chodzi przecież, choć je też oddaj. Ale o co? Sam wiesz, co zabrałeś. Pierdol się. Pamiętaj, oddaj, co zabrałeś. Zostało ci tylko pół dnia, 4-2-1. No nie będzie, w takim razie. Tak, 6-2-1. Czekajcie, zobaczmy tutaj. Pracuję na sprawę, mamy spotkać się, okej. Wpaść do Louis'ego pogawędzić. Louis. Aha, mamy, okej. Okay. No możemy w sumie tam wpaść, jesteśmy obok. Dzień dobry, to nie taki dobry. Wiemy, przykro nam. Coraz gorzej w dzielnicy. Wszystko przez tych czarnych, nie respektują reguł. Dorwę skurwysynów. Może pan liczyć na pomoc rodziny Tataglia? Co to jest nazwa? W ogóle nie włoska. To nie jest to jest sprawa dla policji. Możemy wspólnie zrobić z nimi porządek, no nie? Musielibyśmy mieć tylko dowody. Coś się znajdzie. W policji od zawsze służy wielu Włochów. Policja już... Przecież są brudasy, zawsze można. Niech pan oficer przygląda się Lombardowi. Śmierdzi lewizną na mile. Okej, zapamiętam sobie. 6.11 i to jest tutaj. I to jest Wenkman. Cyk, dzwonimy i odbieramy paczkę. W sumie $50 nie chodzi, a dostaniemy respekt jeszcze wśród gangu. Więc moim zdaniem super. Zapraszam. Słuchaj, panie władzo, pan Wenkman. Tak, mam coś do odebrania, zgadza się. Okej, dostajemy, proszę, paczkę jakąś. I teraz 6.31. To jest w tamtą stronę, kupimy sobie po drodze hot doga. Dzień dobry, może hot doga? O, oczywiście. Jak zjemy hot doga, stamina nam się polepsza, więc warto z czasem sobie pierdzielność takiego smacznego hot doga, nie? I stamina plus 1. Wanda tutaj wystawione. Po drodze może coś znajdziemy, pan pomoże. Coś stało, zginął mój kotek, Zuza, był czarna. Nikt mi nie chce pomóc. Dziecko, mam służbę, ale proszę. No nie będzie. Dobrze, gdzie mam szukać? Niech pan zapyta w pizzerii, mnie stamtąd przeganiają. Tam kto go ktoś widział. Dobrze, zapytam. Dobra, najpierw wyjdziemy po paczkę. Najpierw idziemy po paczkę i to było 6.3.1 i zaraz zobaczymy dokładnie, który koleś. To jest 6.3.1 i to był koleś Ramirez, coś tam, po dziesiątku. Dobra, tutaj posterunkowy galej ma przesyłkę, zapraszam. Pan Ramirez, tak, czekałem na pana, mam paczkę, mam. Dobra robota, dzięki, to dla ciebie. Dostaliśmy 50 plus mafia, aha, to dla mafii. A ja myślałem, że to kurcze jest... że to jest koleś od gangu, ale najwyraźniej się myliłem. Dobra, lecimy szybko do...
Norma mandatowa wystawiona. Wolałbym zrobić wszystkie główne misje, ponieważ możemy tutaj zrobić respekt. Policja znowu na naszych skromnych progach. Spokojnie dzisiaj. Przykro nam z powodu wczorajszego dnia. Dzięki, mam sprawę. Szukam kota. Może był, może nie. Dobra, bez tygierek. Czarna kotka Zuza. Jest tutaj do chuja. Po co te nerwy? Kotek śpi pudełku przy oknie. Świetnie. Proszę go oddać dziecku, gdy przyjdzie. Ależ oczywiście, panie władzo. Dobra, i lecimy teraz do niej. O, czekajcie. Może najpierw parkometr. Wystaw mandat. Dobra, wystawiamy. Mamy 6. Zaparkowała tutaj głupia baba. Wystaw mandat. Parkowanie. Wystawił Kelly. Pyk. Jakże mi przykro. Dobra, lecimy. Ten cały czas tutaj jest. Czekajcie, ja wezmę holownik tutaj wezmę, nie? Chociaż nie, w sumie. Nie chcę tracić czasu. Lecimy. Tutaj. Ta dziewczynka. I co? Mam złe wieści. No dobrze, żartowałem. Kotek cały zdrowy. Czeka w pizzerii. O rano, jak pan mógł, ale tak się cieszę. Leć, oddadzą ci go grzecznie, bo inaczej będą mieli ze mną do czynienia. Dziękuję. Okej, lutość plus 1 zyskaliśmy. Tutaj mamy... Spróbujemy wyrobić tą normę. Wystaw mandat, parkowanie, odznaka Kelly. Plus spróbujemy jeszcze dwa mandaty. Może się uda, może zdążymy. Dawaj. Jest. Dobra, wystawiamy parkowanie, wystawił numer odznaki. Błagam, nie ma co. Umieram, hej, to tylko mandat, nie, to mi koniec, proszę bez mandatu. Bądź nieugięty, przykro mi, ale pierdol się. No, spoko, mogę się pierdolić, nie? Nie ma problemu. Okej. Aj, zainkasował, dobra. Trzeba znaleźć jeszcze jeden. Cholera. Ten koleś cały czas tu stoi. Będę musiał wziąć holownik. Ale chyba nie, chyba graliśmy. Niego tak, wystawiliśmy mandat. Dobra, lecimy dalej w takim razie. O, jest. Dawaj. Wystaw mandat, parkowanie, wystaw numer odznaki. Kites, mamy 200%? Ile może polecimy po holownik, nie? Bo ten koleś tutaj już stoi naprawdę długo. Po holowni, chociaż w sumie nie mamy takiego. Okej. Okay. Zgłasza 421, cena przedmiot holownik po teraz 615. Bo on stoi już cały dzień, to już jest bez sensu. Porozmawiaj w Lombardzie. A jeszcze Lombard. Lombard, gdzie jest Lombard? Mam posterunkowy, mam prośbę, tak? Zbierało mi się trochę bombardzików za parkowanie. Wygląda na to miło gościa. Dałoby radę coś z nimi zrobić. Bądź. Serio, sporo. Wycofaj się, żartowanie, nie da się zrobić szkoda. Lombard, aha, do Lombard, o kurde, 25, zdążymy? Lombard jest daleko. Cholera, no, 5 minut by mi doszło dojście stąd, tam, nie? Ale nie, zdążymy, powinniśmy zdążyć. Na spokojnie. Pojedziemy jeszcze do Lombardu, zrobimy dzisiaj wszystkie misje i 200% normy. W sumie fajnie doszło. Dobra, hej, co tam panie władzo? Ja wam dam hej, będę miał teraz was na oku po tym, co zrobiliście grubego Majkowi. Ale to nie my, mamy legitny biznes. Zawsze zgodnie z prawem, no przynajmniej z przedstawicielami praw. Włosi mówią, że to wasza sprawa, makaroniarze to kłamcy, mają w tym interes, aby na nas rzucić winę. Rozwalili go czarni i makarony. Nie możemy odpowiedzieć za każdego czarnego ziomka, to lepiej się dowiecie kto to. Dobrze go dobra, sami nie ma układów, ze mną się będzie łożyć do chuja. O mało tam nie zginę. Pilnujcie się. Okej, okay, pogadaliśmy. Spoko. Zrozumiałem, zawijam się do bazy. Zostało nam 5 minut i jeszcze sprawdzę, czy wszystko jest wykonane. Tutaj w porządku. Jest w porządku. Możemy zakończyć nasz dzionek. Tak więc, podsumowanie drugiego dnia. Pieniądze 47, policja plus 5, gang plus 5. W sumie bardzo fajny dzień. Gang mieliśmy chyba na minusie, tak? Wykonałem normę mandatową, policja plus 5 dodatkowe. Wyrobiłem podwójną normę, dostaliśmy pieniądze plus 60, ludność plus 3, ponieważ pomogliśmy odnaleźć dziewczynce kotka. Interweniowałem w sprawie morderstwa, policja plus 3. Za każde dni, za 2 dni muszę mieć $300. Mamy już ponad $300, więc na spokojnie. Dostałem wypłatę plus $50. Tak więc tak wygląda drugi dzień. Troszeczkę długo nie było, szczerze mówiąc, Bitkop. Nie wiem, moja znajoma mnie strasznie poprawiała w komentarzach. Wybaczcie, nie wiem, nie jestem lingwistykiem, nie studiuję lingwistyki, żeby poprawnie to wymawiać aż tak bardzo. Ale cóż, mam nadzieję, że nie gniewacie się za troszeczkę dłuższą przerwę. Postaram się teraz regularnie wystawiać te odcinki, ponieważ te Town of Salem wychodziło rzeczywiście. Ale teraz będzie o wiele lepiej. Mam nadzieję, że wam się spodoba. I cóż, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz i subskrypcję na kanale.
Trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia gdzieś tam w sieci. Trzymajcie się i na razie. Cześć.